Na prezentację niepowtarzalnych krzeseł i spotkanie z ich twórcami zaprosili nas do Bielskiego Plastyka, Dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej oraz Fundacja Ekologiczna Arka. Jest to już druga edycja akcji Krzesło dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcja ta rozpoczyna równocześnie całoroczny projekt Arki – wszystkie kolory recyklingu mającej na celu podniesienie świadomości społecznej w obszarze przemyślanego gospodarowania odpadami. Organizatorzy zapraszają już w niedzielę 14 stycznia o godzinie 15 na wielką licytację pięknych krzeseł do Galerii Sfera. Kwoty uzyskane podczas licytacji zasilą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Każde krzesło zostało potraktowane w sposób indywidualny. Każde jest wykonane zgodnie z osobnym projektem. Bardzo nam zależało, żeby urozmaicić kolorystykę, urozmaicić motywy. Dlatego mogą Państwo zobaczyć motywy naprawdę z szerokiej skali, od kosmosu po kanapki, przez ogórki kiszone, puzzle i motywy geometryczne. Dlatego wydaje mi się, że było to ciekawe doświadczenie pod tym kątem właśnie, że tutaj jest takie bogactwo. Klasa, wydaje mi się, że bardzo entuzjastycznie podeszła do projektu. Pracowali bardzo samodzielnie, z ogromną energią, z ogromną pozytywną energią, trzeba to dodać. Dlatego bardzo Wam dziękuję za tak udane wydarzenie. Krzesła będą wylicytowane 14 stycznia. O godzinie 15 zapraszamy do Galerii Sfera. I całość środków, tak jak w ubiegłym roku, przeznaczamy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Będzie specjalna puszka tylko i wyłącznie przeznaczona do tej licytacji. W zeszłym roku to było około 2,5 tysiąca złotych, bo jeszcze tam osoby nam wrzucały jakieś takie datki drobne, więc dokładnej sumy nie znamy, ale zobaczymy, czy w tym roku będzie więcej. Krzeseł jest troszkę więcej, więc zapraszamy dziennikarzy do licytacji. To w redakcji takie piękne krzesło naprawdę będzie ładnie wyglądać. To jest jak drugie życie dla tych krzeseł, tak? Tak, tak. No w ogóle idea i pomysł wyszedł od Galerii Sfera, która zmienia krzesła w swoim obiekcie i zapytali nas, czy byśmy się podjęli takiej akcji. Nie chcieli po prostu wyrzucić. Krzeseł jest bardzo dużo. W zeszłym roku już właśnie pierwszych 17 zostało pomalowanych. Od razu pomyśleliśmy o plastyku, z którym współpracujemy przy też różnych naszych innych akcjach. Jak widać, twórcy krzeseł entuzjastycznie podeszli do tematu. Krzesła są piękne. W zeszłym roku myśmy też wylicytowali chyba 5 nawet. I mogę zapewnić, że się da na nich siedzieć, nie tylko są ładne, ale także wytrzymują upływ czasu. Więc zapraszamy wszystkich.